Cześć i czołem, dobrzy ludzie. Siadamy i czytamy. Trzy rzeczy. Zaczniemy od molestowania seksualnego w miejscu pracy. W Szwecji. Następnie o tym, jak rozpoznawać czarne dziury z dużej odległości, zwłaszcza kiedy są dwie i kręcą się wokół siebie. A następnie o tym, dlaczego żyrafy mają tak długie szyje i jaki ma to związek z pewną niezwykłą żyrafą w hełmie. Siadamy, kawka w dłoń i czytamy. Zaczniemy od molestowania seksualnego. Może się wydawać temat, to czytamy naturę. Tak, tutaj widziane oczami ekonomistów. Jak ekonomiści patrzą na molestowanie seksualne? Mogłoby się wydawać, że będą wszystko przeliczać na pieniądze. Natomiast ekonomia to jest coś więcej niż nauka o pieniądzach. To jest nauka o ludzkich decyzjach. W idealnym przypadku o ludzkich, racjonalnych decyzjach, opartych o wiedzę. W tym przypadku zostało zadane takie pytanie. Patrzymy na miejsca pracy, na rynek pracy. Występuje takie zjawisko jak molestowanie seksualne w pracy. Za chwilę powiem dokładnie, jak oni rozumieją to pojęcie tutaj. I pytanie brzmi, w jaki sposób ludzie podejmujący decyzje na swój własny temat w miejscu pracy, jak silnym jest to czynnikiem, że w jakimś miejscu pracy jest albo nie ma molestowania seksualnego. I taki jest punkt wyjścia tego artykułu. No, takie ciekawe, można by powiedzieć, niemalże ilościowe podejście. Za chwilę powiem wam, jak oni to przeliczyli na pieniądze. No więc okej. Ale myślę, że interesujące, bo przy okazji pokazuje, w jaki sposób nie tylko ekonomiści, ale socjolodzy, psychologowie dzisiaj definiują molestowanie seksualne. Ja byłem zaskoczony. Pojęcie brzmi właściwie sexual harassment. Sexual harassment. I to po angielsku brzmi trochę słabiej. Po polsku to brzmi bardzo... Ten termin jest bardzo mocno obciążony. Tymczasem, uwaga. Komisja Europejska definiuje molestowanie seksualne w sposób następujący. Jest to wszelkie niepożądane postępowanie o charakterze seksualnym lub inne postępowanie opierające się na płci, wpływające negatywnie na godność mężczyzn i kobiet w miejscu pracy. Molestowanie seksualne w pracy. Co to w praktyce oznacza? To jest kwestionariusz, z którego oni korzystali. 60 tysięcy Szwedów przepytanych w ramach takiego wielkiego europejskiego badania, ile jest molestowania seksualnego, w jakim miejscu. Średnia, żebyście wiedzieli, Szwecja jest jednym z państw Unii Europejskiej o najwyższym współczynniku molestowania seksualnego w miejscu pracy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, piszą autorzy, około chyba 10-12% kobiet i 4% mężczyzn w Szwecji zgłaszało, że było świadkami molestowania seksualnego. Dużo by się wydawało, no można by pomyśleć, tylko znowu, co ten termin znaczy. Z tego kwestionariusza. Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że byłaś traktowany inaczej ze względu na swoją płeć? Inne pytanie. Czy w twojej obecności pokazywano lub dystrybuowano materiały o charakterze seksualnym lub seksistowskim? Czy ktoś wykonywał uwagi o charakterze seksistowskim? Czy ktoś opowiada o historyjki na tematy seksualne, które są dla ciebie niemiłe, offensive, czyli są dla ciebie obraźliwe? I potem przechodzimy do tych rzeczy coraz poważniejszych. Czy ktoś na przykład wykonuje gesty o charakterze seksualnym? Czy ktoś próbował cię dotykać? Czy ktoś uzależniał awans w miejscu pracy od czynności o charakterze seksualnym? Aż dochodzimy do gwałtu. Gwałtu w sensie dokonanego gwałtu fizycznego już. Czyli mamy całe spektrum zjawisk od uwagi o charakterze seksistowskim aż po gwałt. I w tym kontekście, że tak powiem, są te wszystkie statystyki. Gdybyście chcieli znać wyniki, też bardzo ciekawe, to są wyniki tego badania. Możecie sobie tabelkę pooglądać, parę ciekawszych rzeczy. Kobiety mniej więcej trzykrotnie częściej zgłaszają, że są ofiarami molestowania seksualnego. Ciekawe bardzo, i to też dużo mówi o tym, jak działają te badania i co z tego wynika, zależność od poziomu edukacji. Zobaczcie, 8% osoby z najmniejszym poziomem wykształcenia, mówię w tym momencie o kobietach, 11% średnie, 16% wyższe. Czyli im wyższy poziom wykształcenia, tym częstsze zgłaszanie molestowania seksualnego, co sami autorzy mówią, niekoniecznie musi oznaczać częstsze występowanie, tylko częstsze zgłaszanie. Zupełnie w takim uproszczeniu, zupełnie banalnym, nie chcę nikogo obrazić, ale no, zresztą pracowałem na budowie, więc wolno mi to mówić. Jak na budowie ktoś rzuci żarcikiem o charakterze seksualnym, to prawdopodobnie ci ludzie nie traktują tego jako
niestosowne molestowanie seksualne. Tak? Natomiast jeżeli w tak zwanym kulturalnym miejscu, a zdarza mi się też pracować w kulturalnych miejscach, być może więcej osób na to zwróci uwagę. Głośne motory powinny być zakazane. Ok, więc to są same wyniki. To są same wyniki. I co z tymi wynikami zrobimy? Siadamy sobie z tymi wynikami i teraz ekonomiści zadają pytanie, ok, ale na ile to jest istotnym czynnikiem? Bo oni też nie są głupi. To nie jest tak, że... No. I postanowili przyjąć następującą metodologię. Ok, zobaczmy, na ile poważnie to ludzie traktują. Wzięli kilka tysięcy osób i zadali im następujące zadanie. Uwaga, oto jest kilka miejsc pracy potencjalnych dla ciebie. Powiedz mi, które z tych miejsc pracy byś wybrała. I tam zmieniali w opisach tych miejsc pracy najrozmaitsze zmienne. Na przykład, wyobraź sobie, że będziesz tam dostawała o 5% więcej pieniędzy niż obecnie. O 10% więcej niż obecnie. O 5 mniej, o 10% mniej, czyli finanse. Dalej, możliwość samorozwoju. Wyobraź sobie, że w tym nowym miejscu pracy będziesz miał większą możliwość samorozwoju, mniejszą. Dalej, atmosfera w pracy. I tam, w tym miejscu pojawiały się takie, oni to nazywają winietki, to są takie małe historyjki. Można by to sobie wyobrazić, że czytamy na przykład o tym miejscu pracy w internecie takie opinie. Na zasadzie, o, taka historyjka, mnie spotkało coś takiego w tym miejscu pracy. I między innymi były tam opowieści o tym, że są częste konflikty z szefem, ale też właśnie historyjki o molestowaniu seksualnym w tym sensie. Czyli na przykład losowali tam. Kobieta w moim miejscu pracy często opowiada o swoim życiu seksualnym i mi się to nie podoba. Albo, czy tam mężczyzna. Mężczyźni w miejscu pracy często mówią, że kobieta się do tej roboty nie nadaje. Molestowanie seksualne. I na końcu zdarzyło się u nas w miejscu pracy, że mężczyzna chwycił kobietę wbrew jej woli, groped, czyli ją zmacał, tak nieładnie powiem, lub na odwrót. Obie płcie. Czyli mamy pewne spektrum form tego, co oni nazywają molestowaniem seksualnym. I teraz jak do tego podchodzi ekonomista? Ekonomista mówi tak, stawiamy ludzi przed tego typu decyzją i mieszamy te zmienne w każdy możliwy sposób, żeby zobaczyć, co dla ludzi ma większą wartość. Czyli przypuśćmy, że w tym miejscu pracy będziesz zarabiać o 10% więcej, ale są historyjki o molestowaniu seksualnym. I na podstawie statystyk można odpowiedzieć na pytanie, co ma dla ludzi większe bądź mniejsze znaczenie. No i powstał w ten sposób ten oto wykres. To jest, że tak powiem, wykres pokazujący wagę pewnych czynników. Jak go czytać? No, na przykład. Mamy tutaj po lewej stronie, po prawej, właściwie tu mamy w rozbiciu na płeć, patrzymy na lewą stronę. Czyli zero to jest ten czynnik, nie ma żadnego wpływu. Moc czynnika jak daleko od zera. Na przykład dobra atmosfera, nieznacznie pozytywny czynnik. Sexual harassment, no negatywny, ale na przykład trochę bardziej negatywne są konflikty z menadżerem, czyli ludzie bardziej nie chcieliby pracować w miejscu, gdzie są konflikty z przełożonym, niż w miejscu, gdzie są tego typu sygnały molestowania seksualnego. Najgorsza rzecz, jaka może być w miejscu pracy, to jest niewielka możliwość rozwoju swoich umiejętności. To jest na dole little skill development. Natomiast na przykład no schedule flexibility to oznacza brak możliwości zmieniania czasu pracy, czyli żadnej możliwości wpływania na to, kiedy pracuje. Dla ludzi to jest bardziej negatywne niż sexual harassment. I to przy okazji pokazuje, to wiele rzeczy pokazuje, ale między innymi to, że jeżeli weźmiemy tak szeroką definicję molestowania seksualnego, jaka jest tutaj stosowana, to ludzie traktują to jako jedną z rozlicznych nieprzyjemności, które mogą się przydarzyć w pracy. I traktują ją, oni oszacowali, piszą wprost, że ich zdaniem tak zdefiniowane molestowanie seksualne jest równoważne różnicy finansowej o około 10%. Czyli upraszczając to, ludzie byliby skłonni pójść w miejsce, gdzie pieniądze będą o 10% lepsze i będzie tam molestowanie seksualne. I to uznaliby za mniej więcej taki, no, żeby było mniej więcej tak samo. No. Albo byliby skłonni pójść w miejsce, gdzie znajdują się w miejscu pracy, gdzie jest molestowanie seksualne. Byliby skłonni pójść w inne miejsce, gdzie płacą im o 10% gorzej, ale tego molestowania seksualnego nie będzie. 10% mniej więcej pensji. Tak ludzie wyceniają molestowanie seksualne. Ciekawe, prawda? Ekonomista wypuszczony na molestowanie seksualne. No i tyle. Następnie, jak rozpoznawać czarne dziury z bardzo dużej odległości?
Tak samo jak modrzew, trzeba im się po prostu dobrze przyjrzeć. W tym konkretnie przypadku mamy lepiej nie tylko czarne dziury, ale supermasywne czarne dziury i nie pojedynczo, ale występujące parzyście. Już mówię. Oprócz zwykłych, tak zwanych gwiazdowych czarnych dziur, mamy też supermasywne. One się znajdują w centrach galaktyk. Nie wiadomo do końca, jak powstają, ale no to są zupełnie inne zwierzęta niż te malutkie gwiazdowe. One tak po miliony słońc ważą mniej więcej. Dzisiaj jest dzień wycieczek w Krakowie. I w centrum praktycznie każdej galaktyki taka czarna dziura się znajduje. Jak jej nie ma, to znaczy, że coś jest nietypowo. Natomiast czasami są dwie i to zwykle oznacza, że były dwie galaktyki, połączyły się i te ich supermasywne czarne dziury wylądowały w centrum i kręcą się wokół siebie. I to są mimo wszystko obiekty niewielkie w skali galaktycznej, czyli mamy galaktykę, one gdzieś tam w środeczku, to jest taka igiełka, szpileczka. Natomiast są supermasywne, czyli jak się kręcą wokół siebie dwie, no to tam się będą działy ciekawe rzeczy. Autorzy tego artykułu postanowili wziąć, no cóż, fizykę relatywistyczną i zastanowić się, jakby takie coś wyglądało. Bo być może kojarzycie, jakiś czas temu, rok, dwa lata temu, ten czas tak szybko minie, ale świat obiegło tak zwane zdjęcie supermasywnej czarnej dziury. Pokażemy je za chwileczkę, przypomnimy, jak to wygląda. No to jest właśnie coś takiego. To jest taka rekonstrukcja, jak takie coś mogłoby wyglądać. Takie, powiedzmy, prawie zdjęcie. I tam dochodzi do bardzo mocnego zakrzywiania światła, dlatego że tam ta gęstość masy, to jest poziom krzywizny metryki technicznej, jest na tyle duży, że światło się wydaje, że leci prosto, ale te krzywe, po których leci światło, tak zwane geodezyjne, naprawdę są mocno ponawijane. Nawet kiedy mamy dwa takie obiekty, no to będzie jeszcze bardziej skomplikowane. Więc pytanie się pojawia tak, trochę analogicznie do wykrywania planet. Czyli mamy, na razie zaczynamy, mamy gwiazdę i planetę. Planeta kręci się wokół Słońca jakiegoś, wokół jakiejś gwiazdy i my stamtąd, z Waszej perspektywy, zastanawiamy się, jak to będzie wyglądać. Przejdzie, zasłoni kawałek, symulujemy to. Tak samo tutaj. Wyobrażamy sobie, że te dwie supermasywne czarne dziury kręcą się w naszej płaszczyźnie, w płaszczyźnie naszego wzroku. No to ta zadziała jak taka soczewa. No tamto się będzie wyginało na naprawdę ciekawe sposoby. I tyle. I została wykonana taka otoż właśnie symulacja. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda na animacji, może zaczniemy od tego, to wygląda to mniej więcej tak. Czyli każda z nich już jest taką jakby soczewą. Ten pierścień czerwony, który widzicie na zewnątrz, no każda z nich ma taki swój własny dysk, który w ogóle wygląda na wygięty, bo tamta deformacja jest tak silna, że coś, co w zasadzie jest dyskiem, my widzimy jako taki pierścień, a jak mamy dwa takie obiekty, jeden za drugim, no to gdybyśmy te linie światła chcieli prześledzić, to jest naprawdę skomplikowane. I to powinno ich zdaniem wyglądać mniej więcej tak, jak tu widzicie. Ok, z tego można zrekonstruować tak zwaną krzywą świetlną. I to jest właśnie coś takiego. Czyli tak to powinno wyglądać, jeżeli wlepimy wzrok w taki obiekt, który dla nas z bardzo dużej odległości jest tylko punkcikiem, to poziom jasności powinien wyglądać mniej więcej w ten sposób. I nie wygląda to jakoś może szaleńczo, natomiast kosmologia, właściwie astronomia obserwacyjna cała na tym polega, że patrzymy na takie światełko, które dla nas jest tylko punkcikiem i ono się robi jaśniejsze, ciemniejsze, ale w pewien charakterystyczny, określony sposób i to nam się musi z jakimś modelem zgodzić. Zobaczcie, jak to wygląda, jakie to jest ciekawe. Tu jest taki proces konstruowania tej krzywej z kolejnych zjawisk fizycznych. Czyli na początku wyobrażamy sobie, że to są tylko punktowe masy, to by wyglądało tak, zyk, zyk, czyli prosta fizyka, minimalna fizyka, mamy punktowe masy, wygląda to tak, zyk, zyk. Przypuśćmy, że wprowadzamy kolejną rzecz, czyli GR, General Relativity, czyli włączamy ogólną teorię względności, to będzie to wyglądało tak, z brzuszkiem. Przypuśćmy, że włączamy jakieś efekty drugiego rzędu, a na końcu jeszcze mamy retarded time, czyli liczymy, że światło idące z jednej z tych czarnych dziur zwalnia bądź przyspiesza zależnie od krzywizny czasoprzestrzeni, czyli ładujemy całą fizykę i kiedy śledzimy te promienie światła idące z tej tylnej czarnej dziury przez tę przednią do Was, to liczymy też, że po drodze jedne z tych linii będą szły wolniej, inne szybciej ze względu na deformację czasoprzestrzeni, czyli ładujemy w to całą fizykę i ten kształt nam się delikatnie przebrzuszy, dlatego że to tylne światło będzie w innym troszeczkę tempie wędrowało do nas. To są bardzo ważne artykuły, bo w przyszłości
Ktoś kiedyś pewnie zaobserwuje taki punkcik i zobaczy taką krzywą i wtedy się do tego artykułu wróci, bo pojawi się pytanie, czy potwierdziły nam się wszystkie efekty relatywistyczne, czy potwierdziło nam się to opóźnienie, czy model tych ludzi nam się potwierdził. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli ktoś gdzieś kiedyś prawdopodobnie zaobserwuje takie brzuszki z jakimiś tam słupkami błędu i będą przymierzać te krzywe i na tej podstawie no, dowiemy się znowu troszeczkę więcej o fizyce fundamentalnej, bo potwierdzimy, tak? Znowu potwierdzimy tego nieszczęsnego Einsteina, plus dzięki temu, że oni wygenerowali ze 160 różnych wersji tego, mamy teraz taki katalog modeli. No więc gdzieś być może w przyszłości tej czasoprzestrzeni znajduje się taki lambda, który wam opowiada, zaobserwowaliśmy dwie kręcące się wokół siebie supermasywne czarne dziury, przymierzyliśmy to. Oni tutaj robią takie wstępne jakieś takie próby przymierzania, ale to jest artykuł po to, żeby w przyszłości, kiedy tych próbek będziemy mieli odpowiednio, żebyśmy mogli zacząć zadawać kolejne pytania. Przy okazji powstała bardzo ładna animacja, co zawsze cieszy. A na końcu o ewolucji żyraf. O ewolucji, dlaczego żyrafy mają długie szyje. Gdyby zapytać pana Lamarcka 150 lat temu ponad, to odpowiedziałby tak, bo sięgały do wysoko znajdujących się liści i wyciągały im się szyje. I ponieważ jednym żyrafom się wyciągały szyje od sięgania do wysokich liści, to ich dzieci miały też dłuższe szyje, bo im się wyciągnęły szyje. Pan Lamarck, twórca lamarckizmu, mylił się, ponieważ no, to, że ja sobie wyciągnę szyję w czasie mojego życia, nie wpłynie, on tego nie mógł wiedzieć, nie wiedział na moje geny. Więc moje dziecko, nawet jak sobie naciągnę szyję, będzie miało taką szyję, jaką ja miałem genetycznie w momencie urodzenia. Pan Darwin wymyślił nieco lepiej. To musi działać w dłuższej perspektywie czasowej, ale wciąż jakby sama idea pozostała i ten przykład, że to dlatego, że liście są wysoko, więc żyrafy wyrobiły sobie swoją niszę ekologiczną, polegającą na tym, że sięgają do wysoko leżących liści i oto i tak się dzieje, tylko że na przestrzeni tysięcy i tysięcy pokoleń. Okej, znamy wszyscy tę historyjkę. Tymczasem podobno w świadku żyrafologów od dłuższego czasu mówi się, a może to nie jest cała prawda. Być może są tam i inne czynniki. Na przykład, dlaczego ta długa szyja nie miałaby być czymś takim jak wiele zwierząt, co ma wiele zwierząt, czyli ornamentem. Na przykład coś do popisywania się samców przed samicami. To się zdarza. Pawie mają te swoje ogony. Dlaczego szyja nie miałaby być na tym wczesnym etapie, kiedy te szyje zaczęły się wydłużać, dlaczego nie miał być tutaj też ten czynnik doboru płciowego? Inna możliwość to jest taka, że te głowy, coraz dłuższe, coraz silniej umięśnione, służyły do walk. I tu wkraczają cali na biało nasi autorzy, Chińczycy, którzy na chińskich stepach znaleźli takie piękne stworzenie. Może przedstawmy je od razu tutaj, na tej ślicznej rekonstrukcji. W ogóle bardzo artystyczny artykuł. Tu, to są te na górze. Na dole mamy dwie dzisiejsze żyrafy zmagające się ze sobą. Na górze mamy dwóch przedstawicieli gatunku nowo opisanego Discocheryx chiesi. Nie umiem tego po chińsku wymówić. Discocheryx chiesi, by to chyba było po chińsku. Disco. Nazywajmy go krótko Disco. Discocheryx. I co one mają na czubku głowy? Co te disco mają? Mają czapki. Mają hełmy w zasadzie. Tak wygląda taki hełm. To, co tu widzicie, to jest taka kość, która występowała na czubku czaszki tych oto stworzeń, rosła w ciągu całego życia i to był normalny hełm. Patrzcie, jak to wygląda. Cyk. Oto taki nasz disco. Normalnie ma kapelutek, ma hełm. No, to po co taki kapelutek? Po co taki hełm? Jak to po co? Żeby walczyć. Żeby strzasnąć się głową z innym przedstawicielem gatunku i mu pokazać, jak jest. No więc dzielni autorzy tego artykułu stwierdzili, że tam hipoteza, wykonajmy symulację. I wykonali. Czyli posłużyli się taką metodą, metoda elementów skończonych. Kto z was jest inżynierem lub miał z inżynierami do czynienia, może słyszał o tej metodzie. FEM, FEM, metoda elementów skończonych, czyli budujemy taką siatkę, jakiś obiekt, można by tę filiżankę, czyli robimy taką siatkę fizyczną, między każdymi punktami tej siatki są jakieś oddziaływania i kiedy puknę w nią, to te siły można śledzić, jak one się rozchodzą. Mógłbym zmierzyć, jak uderzam na przykład w ścianę tym, gdzie to pęknie, gdzie się te naprężenia gromadzą, więc wykonali komputerową wersję czaszki Discocheryxa
i normalnie trzaskali nią o ściany z różną prędkością, z różnymi tam jakimiś warunkami, po czym dla porównania wykonali takie wersje odchudzone, czyli wzięli taką czaszkę tego Disco Keryxa i troszeczkę odchudzili jej kręgi, odchudzili tam nasadę czaszki, troszeczkę tak, żeby przypominała wcześniejszych, jeszcze wcześniejszych przodków, takich właśnie trochę lżej zbudowanych, żeby zobaczyć, co się będzie działo, a następnie wzięli czaszki, żebym się teraz nie pomylił, trzech różnych innych gatunków, piżmowoła arktycznego, owcy dzikiej i nachura górskiego i wykonywali symulację trzaskania się czaszkami tych czterech gatunków, patrząc, który sobie najlepiej poradzi. I Disco Keryx, słuchajcie, poradził sobie najlepiej. We wszystkich symulacjach okazało się, że Disco Keryx ewidentnie był optymalizowany ewolucyjnie ze względu na uderzenia czaszką. Nic innego tego nie tłumaczyło. No świetna wytrzymałość, taki piżmowuł arktyczny, piękne zwierzę zresztą. W takich samych warunkach, w których Disco Keryx by się tylko otrzepał i pobiegł dalej, on by miał pękniętą czaszkę. Zobaczcie to sobie na symulacjach. Disco Keryx zderzający się i tu mamy te naprężenia. A potem piżmowuł arktyczny, Ovi Bos Mos Hatus. A potem dla zabawy obejrzymy sobie też te z rogami. Przy takim silnym uderzeniu te rogi, one tak bardzo mocno się bujają, ale gdybyśmy na zwolnionym tempie zobaczyli zderzenie dwóch rogaczy, no to słuchajcie, to potrafi się całkiem nieźle bujać. No i tak to mniej więcej zostało wykazane, że na bardzo wczesnym etapie ewolucji żyrafowatych, czy tam jakichś żyrafo-okolicznych, bo to jeszcze było przed rodziną żyrafowatych, wygląda na to, mniej więcej 17 milionów lat temu, że przynajmniej w przypadku Disco Keryxa bardzo istotnym czynnikiem były te walki. Walki pomiędzy samcami, bo tak to w tej grupie właśnie wygląda. O, tu mamy to jeszcze naniesione. Już pokazywałem tu Disco Keryxa, tu jeszcze to mamy naniesione na drzewo ewolucyjne, czyli tu mamy te wczesne, pierwsze gałęzie tej części drzewa ewolucyjnego kopytnych i tu mamy w tym miejscu Disco Keryx ze swoim hełmem. Wygląda na to, że możemy rozsądnie przypuszczać, że mniej więcej 25 milionów lat temu wspólny przodek dzisiejszych żyraf i Disco Keryxa walczył. Że one walczyły między sobą łbami i szyjami. Tydzień temu opowiadałem o tym, że papugi korzystają ze swojej głowy jako z trzeciej kończyny. No, tutaj te korzystają z głowy jak z piąchy. A na końcu jeszcze wam chciałem pokazać, mówiłem, że bardzo silnie artystyczne dzieło. Patrzcie, jaka wizualizacja. To jest jakiś artysta poszalał. To jest taka wizualizacja, jak wyglądały różne gatunki żyjące w tym czasie. Może mało realistycznie, bo nie sądzę, żeby one tak pięknie pozowały tuż przy sobie naniesione. Tu mamy jeszcze las, nad tym jakąś sadzawkę. No w każdym razie jeszcze na końcu możemy zanurzyć się w tym świecie, w którym walczą ze sobą Disco Keryxy i chyba jakiś gigantyczny dzik opisany literką Q o nazwie Cubano Herus. No niesamowite, nie wiem, czy one są w skali rysowane. No dobrze. Dobrze, no i chyba tylko tyle. Chyba tyle. Gdyby was jeszcze interesowały czapki kopytnych, to na stronie 7 macie gigantyczne zestawienie headgears. Headgear się w ogóle mówi na kapelusze i na czapki. Zestawienie kapeluszy kopytnych z 30 różnych tam przypadków. No i tyle. I tak to mniej więcej wygląda. Więc nie tylko zrywanie liści, ale też walka. Ciężka walka o byt i to, co tygryski lubią najbardziej, czyli bardzo mocne walenie się nawzajem o siebie głowami. Hej, uciekliśmy tutaj dzisiaj z głównej płyty rynku, ponieważ tam jest dzisiaj jakieś wycieczkowe szaleństwo. Wycieczki dopadły nas i tutaj, ale no, trzeba się chyba tylko cieszyć. Dzięki i do zobaczenia. 130 odcinek. Czy to jest jakaś okrągła rocznica? Chyba nie. Hej.